Kraków w Radiu Pogoda. W naszym programie już teraz kolejny gość zapowiadany już dzisiaj, reżyser dokumentów Szymon Wróbel, który po wielkim sukcesie filmu Jego oczami, który opowiadał o księdzu Józefie Tischnerze i który zobaczyli widzowie w całej Polsce i za granicą, zabrał się za kręcenie nowego, niezależnego dokumentu, tym razem dotyczącego żywiecczyzny. Jest to historia z początku II wojny światowej, akcja Zajbusz. Film zatytułowany Z domu ma być dokumentem bez archiwalnych zdjęć, adresowanym do młodych widzów. Pierwsze klapsy do filmu już padły, kolejne będą kręcone w następnych dniach. Jak przebiega praca nad tym filmem? Co dokładnie będzie opowiadała ta historia? I dlaczego akurat taki temat podjął Szymon Wróbel? O tym wszystkim już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania naszej rozmowy. Twój Kraków w Radiu Pogoda. Dzisiaj w naszym programie Szymon Wróbel. Witam cię serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko. No i teraz mam problem, bo jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o twoich projektach, o filmie, który zrobiłeś, bo państwo, mam nadzieję, kojarzycie Szymona jako reżysera dokumentu o księdzu Józefie Tischnerze, film zatytułowany Jego oczami. Dzisiaj będziemy rozmawiali o innym filmie, ale ja wrócę do pierwszego pytania. Kiedy pierwszy raz byłeś u nas w programie, opowiadałeś o filmie Jego oczami, to przedstawiałem cię jako dziennikarza i reżysera. A jak mam cię przedstawić dzisiaj? Czym się zajmujesz oprócz tego, że robisz film? Bo faktycznie wtedy byłem przedstawiony jako dziennikarz. Miałem tą przyjemność być związanym z Dziennikiem Polskim w Krakowie parę długich lat i bardzo miło wspominam tamten rozdział. Uważam, że to była fantastyczna przygoda. Między innymi robiąc taki kulturalny magazyn jak Magnes, który mieliśmy okazję robić. Natomiast obecnie wróciłem do siebie na żywiecczyznę i tak jak sobie zawsze mówiłem, że jestem gdzieś lokalnym patriotą, to dalej tym lokalnym patriotą jestem i robię kulturę na żywiecczyznie, tak można powiedzieć. Zajmuję się kulturą i promocją i staramy się jakieś takie fajne rzeczy robić w mniejszych miejscowościach. Nie narzekam. Żywiecczyzna jest pięknym rejonem. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Uważam, że tam, gdzie jest możliwość robienia tej kultury i propagowania takiej kultury wartościowej, to trzeba i warto to robić. Wiadomo, że w większych miastach są większe możliwości, natomiast w małych miejscowościach można robić inne fajne rzeczy. I my tak sobie zaczynamy trochę od podstaw, zakładając jakieś kluby książki, ściągając ludzi, zachęcając ludzi do tego, że ta kultura to jest fajna rzecz i warto gdzieś w nią wchodzić. I tak staramy się robić. Czasami jest takie pojęcie, że w małych miejscowościach kultura to jest skończyć na jednym festynie disco polo i właściwie nic poza tym. Ja staram się w swojej pracy z tego schematu wyjść i robić spotkania autorskie z autorami książek, ściągać ich do siebie, organizować koncerty młodych, fajnych kapel, pokazywać, dawać im możliwość zagrania, żeby pokazali się gdzieś na scenie. Więc można robić sporo fajnych rzeczy i cieszę się, że to mogę robić. I rozumiem, że doświadczenia dziennikarskie tylko ci w tym pomagają. Zdecydowanie tak. Wielu autorów książek, których udało mi się sprowadzić chociażby do nas, do gminy Lipowa, są zdziwieni, jak ludzie są chłonni takich spotkań. Tylko ktoś im taką możliwość musi dać. Ja cieszę się, że mogę wykorzystywać jakieś swoje poprzednie doświadczenie i takie rzeczy teraz robić zawodowo, prawda? Bo jak gdyby to jest moja praca w tym momencie, a poza tym daje mi to możliwość swobodnego działania, realizowania jakichś innych projektów gdzieś poza tym. No to teraz wróćmy do samego filmu, bo zacząłeś już pracę nad kolejnym swoim dokumentem. Temat mocno historyczny. Jeden z naszych bohaterów faktycznie jest z Krakowa. Wcześniej pochodził z mojej rodzinnej miejscowości, czyli z Jeleśni. Teraz po latach ma swój dom w Krakowie. Mieszka tutaj, więc można powiedzieć, że jeden z tych bohaterów faktycznie jest tutaj z Krakowa. Poza tym mój operator, montażysta Krzysiu Kalisz, z którym zrobiliśmy projekt Jego oczami, również jest stąd. Bartek Idzi, który zajmuje się dźwiękiem, również pochodzi z Krakowa. Razem zrobiliśmy kilka etiud, więc główna część mojej ekipy pochodzi właśnie z Krakowa. To będzie film dokumentalny, to teraz powiedz, o czym to będzie film. To jest historia z 1940 roku, dotycząca akcji Zajbusz. To była właściwie pilotażowa pierwsza akcja niemiecka, która dotyczyła wysiedleń. Tutaj zaproszę Państwa na przerwę muzyczną. Przed nami kilka pięknych piosenek, a do rozmowy z Szymonem Wróblem wracamy już za kilka minut. Radio Pogoda. Twój Kraków w Radiu Pogoda. Na 102.4 FM w Krakowie, Katarzyna Chnat. Witam ponownie i zapraszam na ciąg dalszy naszej rozmowy.
Po niespełna 3 latach od premiery filmu Jego oczami o księdzu Józefie Tischnerze i po ponad roku od wydania książki pod tym samym tytułem, Szymon Wróbel zaczyna zdjęcia do nowego, niezależnego dokumentu. Tym razem temat związany z Żywiecczyzną, dotyczący historii z początku II wojny światowej, czyli Akcja Zajbusz. Film zatytułowany Z domu to będzie dokument bez archiwalnych zdjęć, adresowany do młodych, robiony przez młodych. Zdjęcia kręcone będą w różnych miejscach Małopolski, być może także w Krakowie. Jak powstaje ten film, o czym jest ta historia, jak radzi sobie z kręceniem tego filmu młody reżyser, nie mając za sobą wielkiego zaplecza finansowego, o tym wszystkim dzisiaj w rozmowie z reżyserem, pomysłodawcą projektu, Szymonem Wróblem. Wracamy do rozmowy, zapraszam na ciąg dalszy. Mój Kraków w Radiu Pogoda. Bardzo dużo mówi się o jakichś wysiedleniach na Zamojszczyźnie, natomiast jak chciałem zwrócić uwagę, że ta akcja Zajbusz to była taka pierwsza akcja wysiedleńcza w 1940 roku, kiedy postanowiono właśnie Żywiecczyznę wysiedlić, cały ten teren. I gmina, z której ja pochodzę, z której pochodzi mój bohater, była pierwszą gminą. Tak de facto Niemcy przychodzili do domów, wyrzucali w środku nocy ludzi i nie wiadomo było, co się z tymi ludźmi stanie. Oni sami do końca nie wiedzieli. Były to czasy takie, że te domy na wsiach były wtedy samowystarczalne praktycznie. To było zupełnie inaczej niż jest teraz. Mój bohater o tym opowiada, że w domu piekło się chleb, w domu był ogródek, w domu był jak gdyby cały dobytek. Więc kiedy tych ludzi wyrzucano z tych domów, to oni mieli wrażenie, że tracą absolutnie wszystko, że nie będą mieć nic do jedzenia. Nie było wtedy takich sklepów, jak to ma miejsce teraz, że jak gdyby w świadomości istnieje, że zaopatrujemy się w sklepie w pewnych rzeczy. Wtedy to było wszystko w domu. I ten tytułowy dom jest właśnie też tytułem tego filmu, ponieważ stwierdziłem, że to jest uniwersalna historia. Uważam, że wyrzucanie ludzi z domów pod bardzo różnym wpływem, czy to politycznym, czy to religijnym, czy opuszczanie domu w ogóle pod względem ekonomicznym, odbywa się do dzisiaj. I uważam, że jakiegoś uniwersalizmu w tej historii można się doszukać. I stwierdziłem, że chciałbym ten temat pokazać, chciałbym o tym temacie powiedzieć, chciałbym ten temat poruszyć. Mówimy dzisiaj wiele o emigrantach, o migracji, to są takie tematy bardzo głośne teraz. Natomiast kiedy sięgniemy historią do tyłu, to okazuje się, że można to interpretować w bardzo różny sposób. Kiedy rozmawialiśmy podczas kręcenia twojego pierwszego filmu, który, jak przypomnijmy, pokazywał postać księdza Józefa Tischnera oczami jego brata, pana Kazimierza Tischnera, spodziewałam się, że pójdziesz w stronę pokazywania właśnie osobowości, postaci znanych. Teraz wybrałeś zupełnie inny temat, zupełnie inny obszar, którym się zajmujesz. Historia wysiedlenia, historia wielu ludzi. To jest tak, że po prostu chciałeś to zrobić, czy coś o tym zdecydowało? Jakieś twoje doświadczenia, przeżycia? Ja miałem wrażenie, że to jest taka historia, która została zostawiona tak całkowicie sama sobie. Okay. Że ci ludzie odchodzą, że ci ludzie, którzy przeżyli wielki dramat, odchodzą z takim poczuciem, że tak de facto nikt nie zostawił jakiegoś takiego pomnika. Nikt gdzieś nie udokumentował w taki sposób, komercyjny to jest może zbyt słowo, ale popularny tej ich tragedii. W taki sposób, żeby zainteresować dziś może młodych. Jest to udokumentowane w sposób naukowy, w sposób, do którego moim zdaniem młodzi ludzie nie sięgną dzisiaj. Ja staram się i w poprzednim projekcie, jak również w tym projekcie, znaleźć jakiś wspólny język z młodymi ludźmi. No właśnie, czyli znowu żeby taki wątek, tak, dotarcie do młodego pokolenia. Żeby jakiś taki temat, który wydawałoby się jest dla zainteresowanych tylko, przedstawić w taki sposób, żeby do tego też sięgnęli młodzi ludzie. I taki jest też mój cel tego projektu. Wydaje mi się, że forma, którą przedstawimy, że muzyka, że postacie, które w tym filmie się znajdą, spowodują chęć sięgnięcia po ten film młodych ludzi, zainteresowania ich tym projektem. A docelowo nie ukrywam, że to jest taki projekt, który też chciałbym, żeby pojawił się w szkołach, przynajmniej u nas na Żywiecczyźnie, i żeby był w takiej strawnej formie, tak, dla tych młodych ludzi, żeby oni nie oglądali tego filmu i nie mieli takiego poczucia, że to jest kolejny nudny reportaż, czy kolejny nudny film zrobiony przez historyków. Mhm. Ja nie jestem historykiem, ja nie znam tego języka. Ja znam język emocji, który mi tutaj chce się posłużyć, i język mojego pokolenia, który wiem, że może trafić do mojego, czy młodszego pokolenia. Kiedy robiłeś pierwszy film Jego oczami, to też o tym mówiłeś. Też mówiłeś o tym, że właśnie takim językiem chcesz
chcesz dotrzeć do młodych ludzi. To, że chcesz dotrzeć do młodych ludzi, to jest wynik tego, że pierwszy projekt się udał i to zażarło, mówiąc językiem młodzieżowym? Ja uważam, że jest wiele tematów trudnych, nieprzetłumaczonych na język taki młodych. Że jest wiele tematów, o których fajnie młodym powiedzieć, a nikt jakoś nie znajduje pomysłu na to. Więc stwierdziłem, że to jest taki temat być może z mojego podwórka, być może lokalny, ale uważam, że możemy go pokazać szerzej, możemy go pokazać w Polsce jako temat uniwersalny i możemy nim zainteresować młodych ludzi. Ludzie migrują, zostawiają swoje domy, tak de facto nie wiadomo, co będzie, kiedy oni do tych domów wrócą, prawda? I myślę, że możemy go w taki sposób pokazać. Znalazłem też po raz kolejny grupę wariatów, którzy mi pomagają przy tym projekcie i którzy też gdzieś złapali ten pomysł. I myślę, że wspólnymi siłami możemy to po prostu zrobić. Możemy dotrzeć z tematem trudnym do młodych. To, co zrobiliśmy z Tischnerem, wydaje mi się, że może nam się udać z tematem, który niejako dotyczy II wojny światowej. Mi opowiadamy o tym dramacie, ale tak jak wspomniałem, jest to temat uniwersalny i temat, który może wzbudzić jakąś dyskusję. Ciekawostką jest chociażby fakt, że w tym 40 roku Niemcy doskonale zdokumentowali tą akcję Zajbusz, tą akcję wysiedleńczą, do tego stopnia, że wydali katalog ze zdjęciami z tej akcji. Więc mamy świetne fotografie, wiemy dokładnie, jak się odbywały poszczególne fazy tej akcji, jakimi samochodami się posługiwano i tak dalej. I przy rekonstruowaniu scen, które chcemy robić, wykorzystamy grupę rekonstrukcyjną spod Krakowa. Jest taka grupa ze Skawiny. Grzegorz Pyka jest jednym z tej grupy, a Grzesia Pykę poznałem przez moją znajomość z Adasiem Dżanką z formacji Shuttle, który też jest w grupie rekonstrukcyjnej Niemców i tak się kiedyś poznaliśmy i nie sądziłem, że ta nasza znajomość sprzed paru długich lat zaowocuje tym, że będziemy uczestniczyli w jakimś projekcie. A jeżeli chodzi o aktorów, to są profesjonaliści, czy to też są młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają doświadczenia? Kiedy ja zacząłem dokumentować tą historię, to się okazało, że te historie są do siebie bardzo podobne. Tych ludzi w podobny sposób wyciągano, transportowano, wyrzucano i ci ludzie później próbowali na różne sposoby wrócić do swoich domów. Jednym się udało, drugim się nie udało. Jednych domy były zniszczone, innych przerobione na chlewy dla zwierząt, bo tak też Niemcy robili, innych te domy pozostały. I ja pokazuję tą historię na przykładzie jednego konkretnego przypadku. To zastosowaliśmy w jego oczami, pokazując ewidentnie jednego głównego bohatera. To chciałem też zrobić teraz. Mam takie poczucie, że rozdrabniając się na kilka innych historii, nie skupiamy się konkretnie na jednej. Więc chciałem to pokazać przez pryzmat znowu jednej historii i jest to bardzo emocjonalne takie spotkanie z naszym bohaterem i myślę, że to też uda się, że to też się przełoży ta historia na widzów. Drugim, bo jeden z bohaterów też tego filmu jest 10-letni chłopczyk, który to też było moje takie pierwsze doświadczenie pracy z dziećmi na planie i to też była taka niezwykła przygoda, który gdzieś tam symbolizuje tego naszego głównego bohatera sprzed 80 lat, sprzed 70 paru lat i wydaje mi się, że to też będzie fajnie zobaczyć na ekranie małego chłopczyka, który rozmawia na bardzo poważny temat i wydaje mi się, że robi to w sposób fajny, zaangażowany. A jak go znalazłeś? Co to za chłopiec? Szukałem chłopczyka, który nie będzie bał się kamery, który będzie mieć jakieś doświadczenie ze szkołą. To był taki chłopczyk. Dostałem sygnał od jednego z dyrektorów szkół, że się bardzo mocno udziela, że rodzice lubią takie tematy historyczne i tak dalej, więc udało się przekonać zarówno jego, jak i rodziców. No i wydaje mi się, że świetnie się sprawdza w tej roli takiego jak gdyby jednego z narratorów tej historii. A jeżeli chodzi o muzykę, wspomniałeś, w pierwszym projekcie twoim zaprosiłeś do współpracy Marcina Wyrostka. A teraz? Teraz do współpracy wydaje mi się, że mogę o tym mówić, bo jesteśmy już po rozmowie i bardzo chciałbym, żeby to się udało. Maciek Szymonowicz to jest taki chłopak związany, być może państwo kojarzą, z projektem Góral, z zespołem Psiokrew. Maciek Szymonowicz zrobił bardzo fajny projekt o gajdoszach, taki z Ministerstwa Kultury, dokumentował historię takich góralskich muzykantów sprzed iluś lat. Doskonały kawał roboty zrobił. Maciek lubi eksperymentować, Maciek bardzo lubi historię, więc wydaje mi się, że tutaj w tej roli się sprawdzi kogoś, kto trochę nam też, trochę też tym młodym ludziom przybliży
to z takim współczesnym językiem. To też wydaje mi się, że będzie ciekawe. Ktoś może pójdzie na ten film z młodych tylko po to, żeby zobaczyć, jaką muzykę zrobił ten chłopak z Psiokrew, czy ten chłopak związany z Góralem. Myślę, że to może być jeden z powodów. Znowu nie chciałem robić masła maślanego, czyli mamy film historyczny, no to nadajemy orkiestrę dętom, czy muzykę poważną. Radio Pogoda. Twój Kraków. W Radiu Pogoda. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do rozmowy z gościem dzisiejszego wieczoru. W programie dziś Szymon J. Wróbel, reżyser powstającego właśnie filmu zatytułowanego Z domu. To dokument o akcji Zajbusz. Więcej o tym w rozmowie z reżyserem. Zapraszam na ciąg dalszy. Muzyka tutaj też, wydaje mi się, będzie mocno odjechana. Mhm. A ekipa techniczna, że tak to powiem, operator kamery, dźwiękowiec, człowiek od światła, to jest twój stały zespół z pierwszego projektu? Tak, pierwszy operator i dźwięk to są osoby, które... Sprawdzone, ufam im bezgranicznie. To są ludzie naprawdę wielcy pasjonaci, zresztą cały czas się śmieję z mojego dźwiękowca Bartka Idziego, który ostatnio sobie kupił kabelki od dźwiękowca, które grały w Jamesie Bondzie, tak? Na którym był robiony James Bond, więc no, to są absolutnie pasjonaci, ludzie, którzy też mi pomagają na planie. To kiedyś Marcin Warna o tym wspominał w jednym z wywiadów, że czasami jest tak, że człowiek wie, co chce i ma to głęboko w głowie, ale kiedy wychodzi na plan, to przy tej scenie, jak ona ma dokładnie wyglądać, to pomoże mu dźwiękowiec, czy wózkarz, czy ktokolwiek inny. Ja też jestem otwarty na takie sugestie i wiem, że to jest grupa ludzi, która zawsze dobrze mi podpowie. Ta grupa jest w ogóle szersza, sporo pozytywnych ludzi znowu gdzieś uwierzyło w ten projekt i chcą go zrobić. I wydaje mi się, że może on wzbudzić fajną dyskusję, że może być fajnym głosem i wydaje mi się, że też są takie sprawy, gdzie pewien hołd ludziom się należy i tutaj chyba też to uda nam się zrobić. Przynajmniej bardzo bym chciał. Mam duży odzew od ludzi, którzy dowiedzieli się, że ten projekt robimy, że oni czekali od lat na taki projekt, że bardzo się cieszą, że to się dzieje. Każdy ma dziadka, babcię. Takie głosy są bardzo, bardzo fajne i gdzieś tam powodują jakieś pozytywne emocje, które nakręcają do dalszej pracy. Szymon, ty jesteś przykładem człowieka, który ma swoje marzenia, ma swoje plany i nie poddaje się, jeżeli są jakieś niepowodzenia. Udowodniłeś pierwszym swoim filmem, że nie trzeba mieć wielkiego zaplecza finansowego, że nie trzeba pracować w wielkiej korporacji, a nie mieć za sobą wielkich instytucji, żeby móc zrobić film. To ci się udało. Osiągnąłeś sukces. Myślę, że możemy tak mówić o filmie Jego oczami. To był sukces dla siebie i dalej chyba jest. Ja się bardzo cieszę, że jak ktoś tak o tym mówi i fajnie, ja też chciałbym, żeby ten sukces, jeżeli tak o nim mówimy, był przykładem dla kolejnych młodych. Tak? Ja o tym bardzo często mówię na jakichś spotkaniach, gdzie są zapraszane do szkół czy gdzie indziej. Na tym przyznam szczerze, że najbardziej mi zależy. Jeżeli mówimy o tym w kategorii sukcesu, to chciałbym, żebyśmy to o tym mówili w takim sensie, żeby to był pewien przykład dla młodych. Nie, go nie robią. Wydaje mi się, że tego hejtu, tej negatywnej energii w powietrzu, w sieci, wszędzie jest tak dużo, że jest jej aż nadto, a takich motywujących działań, takiego pokazywania tego, że jak się ruszy z krzesła, jest zdecydowanie mniej. Jeżeli nam się udało to zrobić tym projektem, to super. Wydaje mi się, że taka też była idea Tischnera w ogóle. On zawsze mówił, że całe moje życie to było jedno wielkie dawanie nadziei. Ja się też tego cały czas trzymam, dalej kontynuując ten projekt, bo dalej jeździmy na spotkania, dalej na profilu Jego oczami wrzucamy tischnerowskie memy i dalej gdzieś ta historia trwa. Jest jeszcze książka, przypomnijmy, która też dotarła do wielu młodych ludzi. Tak, książka i została ciepło przyjęta. Książka Jego oczami, posługując się terminologią księdza Adama Bonieckiego, bardzo dobra, warto przeczytać. Ksiądz Adam Boniecki zawsze tak mówi o Tygodniku Powszechnym, więc tak sobie przejąłem po nim, mówię, że książka Jego oczami bardzo dobra, warto zerknąć do księgarni. No i w tej książce też opisaliśmy taką drogę. Ja też tą książkę skonstruowaliśmy w taki sposób, żeby ktoś po przeczytaniu jej właśnie miał tą świadomość, o której powiedziałaś. Czyli nie trzeba mieć wielkich budżetów, kamer i tak dalej. Wystarczą chęci, trochę pozytywnych ludzi, można coś fajnego zrobić. Tak też było w tym przypadku i wszystko wskazuje na to, że tak też będzie w przypadku filmu Z domu. Trochę... Czyli nie idzie za tym wielka instytucja, wielki budżet. Nie, absolutnie. Raczej pasja i ogromne serce, które ludzie wkładają w tą pracę. Absolutnie nie idą za tym żadne budżety olbrzymie, nie idą za tym żadne korporacje, filmy producenckie, nic poza tym.
idzie za tym chęć znowu o czymś, żeby o czymś powiedzieć. Jedni piszą wiersze, inni piszą teksty jakichś utworów. Ty robisz filmy. A ja robię dokumenty. Po prostu mam ochotę o czymś powiedzieć, zabrać głos w jakiejś dyskusji i robię to w formie takiego filmu. A jeżeli dzięki temu mogę trochę jakichś tam pozytywnych emocji przekazać ludziom, to super, fajnie, że tak się dzieje. To teraz zapytam o te rzeczy trudne, ale wychodzisz jakoś potem na tym? W sensie, że nie, jeżeli skończyłeś film jeden, to został potem wielki dług na koncie i jakiś kredyt do spłacenia, czy udało się wyjść na swoje, jeżeli już nie zarobić wielkie pieniądze, bo nie wiem jak to jest. Też nie lubię rozmawiać o tym. No domyślam się, ale nie musisz zdradzać wielkich kwot, tylko powiedz jakby młodym ludziom, którzy też chcieliby coś takiego robić. Czy można nie wyjść na zero to. I nie można, mieć za sobą tak. wielkich długów tak. w banku? Można. Mhm. Można absolutnie i tutaj zachęcam, czyli da się. Zachęcam wszystkich młodych, zwłaszcza, że ta technika bardzo mocno poszła do przodu. Mhm. Dzisiaj za parę złotych można korzystać ze sprzętu, o którym myśmy parę lat temu mogli tylko pomarzyć. Więc ta technika poszła tak do przodu, że absolutnie można to zrobić. Liczy się, uważam, pomysł, trochę chęci i wydaje mi się, że pozytywnej energii. I to jest taka ważna rzecz. Dystansu do siebie, trochę jakiegoś takiego uśmiechu do drugiej osoby i wydaje mi się, że można to zrobić. Można to zrobić bez wielkich nakładów tak? finansowych. Nie? Rozumiem, że jakiś pomysł na to masz, więc pewnie jakiś sponsorów trzeba było uruchomić, żeby to się udało. W jakimś sensie tak. No. To jest też to, co ksiądz Adam Boniecki powiedział w naszym pierwszym projekcie, że życzliwość budzi życzliwość. Tak? No, ja też nie przypuszczałem, że z Grzesiem Pyką z grupy rekonstrukcyjnej tutaj właśnie ze Skawiny spotkamy się za parę lat i dzięki jakimś jego uprzejmości też nie mamy wielkich obciążeń w sensie kosztów do realizacji kolejnych scen, prawda? I takie jakieś sprawy się układają, że możemy to realizować bez wielkich nakładów. Oni mają swoje stroje, nie musimy wynajmować strojów. Mamy skansen niedaleko, w którym jest domek z tamtego okresu. Więc to wszystko może funkcjonować w takim sensie, że nie musimy budować wielkich scenografii do tego filmu. Rozejrzeliśmy się dookoła i stwierdziliśmy, że mamy scenografię, mamy właśnie stroje z aktorami, mamy sporo rzeczy, które nie wymagają olbrzymich środków, tylko one są, musimy z nich skorzystać, odpowiednio je ułożyć i możemy coś z tego zrobić. No bo wiadomo, gdybyśmy na przykład nie mieli domku z 1900 roku, który jest odwzorowaniem domu, z którego oni byli wysiedlaniem, to musielibyśmy go zbudować, albo jakoś zaaranżować mniej lub bardziej fajniej, tak? A tutaj mamy po prostu idealny domek i idealny mam na myśli pod tym kątem, że to ma jakąś duszę. Faktycznie jak tam się wejdzie, to nie jest domek drewniany, taki jak teraz się buduje domki, tylko widać, że to jest taki dom z historią, tak? Że coś w tym jest. I takie są moje odczucia po tym pierwszym dniu zdjęciowym, który mieliśmy niedawno. Jeżeli tylko uda nam się to przełożyć na ekran, to mam nadzieję, że ten film spodoba się tak samo, jak spodobał się jego oczami. Ten projekt, który gdzieś mnie całkowicie chyba przerósł, bo nie sądziłem, że przejdziemy Polskę wzdłuż i wszerz i jeszcze do tego kawałek świata. Mhm. Wspomniałeś na początku, że zdjęcia być może będą kręcone w Krakowie. Powiedziałeś, że jeszcze tego nie wiesz. Jak to jest? Czy to znaczy, że może się jeszcze coś zmienić w scenariuszu? W życiu nigdy nic nie wiadomo. Może się jeszcze coś wydarzyć nieprzewidzianego, tak? W życiu nigdy nic nie wiadomo, ale ta Małopolska wydaje mi się, Zembrzyce myślę, że na pewno, bo jest taki wątek w tej naszej historii. I kiedy tam niedaleko przebiegała granica III Rzeszy i wszyscy ci ludzie, którzy wędrowali potem z wysiedlenia do swoich domów, te Zembrzyce, ta rzeka w Zembrzycach była taką magiczną granicą dla nich. Tam zresztą byli przewodnicy, którzy przechodzili, ryzykując swoim życiem, przeprowadzali tych wysiedlonych. Więc tamte tereny na pewno zagrają, tamte tereny na pewno pokażemy. Chcę pokazać jak najwięcej przyrody, chcę pokazać takiego języka, który jest językiem uniwersalnym. Ja się o tym przekonałem, kiedy wyjechaliśmy z filmem Jego oczami do Moskwy czy do Turcji i nam się okazało, że te widoki, które my pokazujemy, to są takim uniwersalnym językiem. Ktoś może za bardzo nawet treści nie rozumieć, sensu tego filmu, ale widzi widoki i nagle coś zaczyna się mu świecić w głowie. Czyli rozumiem, że ten film, pomimo tego, że gatunek ciężki na pierwszy rzut oka, bo dokument, ale chcesz go zrobić tak, żeby był przyjazny. Chcę go zrobić w sposób zupełnie inny niż typowe dokumenty. Bo taką formę sobie przyjąłem, żebyśmy nie używali tych
nieoczekiwalnych zdjęć, żebyśmy starali się jakoś inaczej podejść do tego tematu. Jest parę pomysłów znowu nowych, które chciałbym wprowadzić do tego i myślę, że to mi się uda. Teraz jestem też na etapie rozmów z dwoma aktorami, którzy chciałbym, żeby się w tym filmie pojawili. Myślę, że to też się uda i to też będzie dodatkowy walor tego filmu. Teraz krótka przerwa do rozmowy, jeszcze powrócimy. Radio Pogoda. Mój Kraków w Radiu Pogoda. A z nami ponownie Szymon Wróbal, reżyser filmu Z domu. To historia dotycząca jednej z największych akcji wysiedleńczych w historii II wojny światowej, przeprowadzona przez wojska niemieckie i hitlerowską policję w czasie okupacji Polski na mieszkańcach Żywiecczyzny. O tym będzie najnowszy dokument Szymona Wróbla, który wcześniej wyreżyserował film Jego oczami o księdzu Józefie Tischnerze, o którym Państwu już opowiadaliśmy. Wracamy do rozmowy. Szymon Wróbel jest razem z nami. Jest sporo ludzi, którzy jak gdyby słyszą, o co nam chodzi, są otwarci i chcą tutaj z nami działać. Być może wynika to też z faktu, że ktoś się też przekonał, że ten pierwszy projekt nam się udał i teraz... Że już można wam zaufać. Można zaufać grupie szaleńców, bo taki był ten pierwszy projekt. To był całkowicie gdzieś wystrzelony w kosmos pomysł i tylko niewielu wierzyło, że my to w ogóle skończymy. Tak? Więc teraz myślę, że takich osób jest mniej. Natomiast konwencja jest też taka, że też niektórzy na to dziwnie patrzą. Ale ja wierzę, że nam się to uda i to będzie fajny głos dyskusji, fajny mały pomnik dla tych ludzi, którzy przeżyli ten wielki dramat i teraz powoli już odchodzą. Tak? To jest takie pokolenie, które już gdzieś powoli odchodzi. Dla ciebie jako reżysera, pomysłodawcy projektu, który moment jest najprzyjemniejszy? Wtedy, kiedy tworzysz to wszystko? Kiedy spotykasz ludzi na swojej drodze? Kiedy budujesz całą tą opowieść? Czy ten moment, kiedy już jest projekt zamknięty, jest już film i możesz go pokazać? Wydaje mi się, że chyba wtedy, kiedy pracuję. Ja nie, jak tylko mamy takie dni jak teraz, że jakieś terminy nam się nie zgadzają między montażownią a jakimiś tam prywatnymi rzeczami, które się dzieją. I kiedy nie pracuję, to wtedy są dla mnie najgorsze momenty. A kiedy, czy jestem na etapie montażu, czy jestem na etapie produkcji, czy na etapie rozmowy z ludźmi, to każdy z tych elementów jest niezwykle przyjemny. Nawet jak jesteśmy na planie i jest minus 10 stopni, to jak gdyby kompletnie tego nie czuję i jest to dla mnie naprawdę fajna przygoda. Ja też o tym bardzo często mówiłem na spotkaniach z młodymi ludźmi, że jak się wejdzie w taki projekt, to jest świetna przygoda, można poznać masę fajnych ludzi, dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, o innych i warto w to wchodzić, warto to robić. Więc dla mnie chyba każdy etap pracy jest przyjemny. Jedyny etap, którego nie lubię, no to jest wiadomo szukanie środków na to. Mhm. Ale dzięki znajomościom i ludziom, którzy się pojawiają na twojej drodze, to się udaje. Tak, tak. Mhm. Też bardzo nie lubię papierkowych wszystkich kwestii. Kompletnie się do tego nie nadaję, absolutnie się do tego przyznaję. Nigdy jakoś specjalnie się tym nie zajmowałem. Na szczęście mam fajnych ludzi, którzy mi z tym pomagają, którzy ogarniają to po prostu, w czym ja się dobrze nie czuję i to się musi uzupełniać. Fajnie, że to się uzupełnia, bo ani ja sam nie jestem alfą i omegą, ja sam bym żadnego projektu nie stworzył, gdyby nie masa fantastycznych ludzi, którzy mi pomagają. Tak było przy książce, przy filmie, tak samo jest przy tym projekcie. Więc każdy z tych etapów jest przyjemny, poza właśnie tymi dwoma, w których chyba się najgorzej czuję, najgorzej się w nich odnajduję. Ale tak jak mówię, na szczęście... Masz na to sposób i tak, są ludzie, którzy tak jest, to pomagają. Tak jest. Czy ten projekt, tak jak w przypadku filmu Jego oczami, ma też swoją stronę na Facebooku, dzielisz się tym wszystkim, pokazujesz, jakie są etapy filmu? Teraz dzielę się trochę tymi etapami na moim fanpage'u, czyli Szymon J. Wróbel, tak sobie można mnie znaleźć. Na moim fanpage'u wrzucam wszystkie możliwe jakieś materiały. I przyjmujesz do kontaktów każdego, kto tam kliknie? Fanpage, czyli nie fanpage. Mój profil na Facebooku, tylko mój fanpage i tam wrzucam wszystkie możliwe materiały i tam też wrzucam materiały z filmu. Jakoś cały czas oręduję profilowi Jego oczami i tam bardzo mocno się ja zaangażowałem, szerząc myśli kirchnerowskie i wszystkie możliwe działania i tak jakoś nie miałem sumienia, żeby zakładać nowy i tak porzucać jedno dziecko na rzecz drugiego dziecka. Więc stwierdziłem, że mój fanpage teraz zaadoptuję sobie na potrzeby tego projektu i tam będę wrzucał jakieś materiały związane z tym filmem. Czy jeżeli pojawiają się komentarze, jakieś hasła, które cię wspierają, bo rozumiem, że takie się pojawiają, daje ci to dodatkowo
dodatkowego bodźca do działania, czy jakby przyzwyczaiłeś się już do tego, że ludzie no, zawsze dobrze życzą takim projektom? Nie, no absolutnie nie. Żyjemy w Polsce. To nie jest tak, że tak wszyscy dobrze życzą tym projektom. Poza tym no, jest taka zasada, że jak się nic nie robi, to się nic nie dzieje. To się nic nie dzieje, nikt o tobie nie mówi ani dobrze, ani źle, a kiedy coś się robi, no to chociażby jeżdżąc z politymi oczami, ja dalej gdzieś tam czytam na swój temat, że ostatnie podrogi Katolewicy, o tak miałem w Limanowej właśnie przed spotkaniem, przez przypadek w ogóle wszedłem na komentarz na jeden z profili i taki hejt na ten swój temat przeczytałem. Ale nie zraża cię to, mam nadzieję. Nie zraża mnie, dlatego, że ja bym się już podejrzewam nerwowo wykończył, gdybym to wszystko czytał, zwłaszcza w dobie takiego wszechogarniającego hejtu, to jest dla mnie niezwykle smutne, bo zamiast tą energię kumulować na jakieś pozytywne rzeczy, to ludzie malują ją właśnie. Karmią się czymś złym, zupełnie niepotrzebnie. Dokładnie. Mhm. A te dobre rzeczy wspierają cię? Te dobre rzeczy tak. Cieszę się właśnie z tego niesamowitego takiego feedbacku od tych ludzi starszych. Ostatnio napisała do mnie wnuczka jakiejś pani, która była wysiedlona i właśnie taką dużą pozytywną informację mi wysłała. To, że ja się opieram na historii jednego bohatera, ale to, że nagle zaczęli się zgłaszać ludzie, to żeby też by opowiedzieli swoją historię. Ja niestety nie robię życia w opowieści w kilku częściach. Formę przyjąłem taką, a nie inną, więc skupiam się jak gdyby na jednym motywie. Natomiast ten film pewnie będzie w napisach końcowych, że to będzie po prostu absolutnie poświęcone wszystkim, włącznie z tych, których nie jestem w stanie tutaj przepytać, choć podejrzewam, że ich historie też są równie fajne i ciekawe. Ale jak długi ma być to film? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo chciałbym, żeby to była krótsza forma niż to była. Ja pamiętam, jak mówiłem na samym początku jego oczami, że ten film będzie trwał 15 minut. Skończyliśmy na setce, na 100 minutach. Teraz podejrzewam, że będzie trochę podobnie. Ja mówię o 30 minutach, ale realnie chciałbym około 50 minut, żeby miał ten film. Myślę, że to jest realne to, co możemy powiedzieć. Tak mi się wydaje. Natomiast na ile nam się uda ułożyć tą historię, to zobaczymy. Zobaczymy niebawem. Dokładnie. Na ile to życie pisze też trochę ten scenariusz, a na ile ty jesteś przygotowany i dokładnie wiesz, czego chcesz? Bardzo życie pisze scenariusz. Życie cały czas pisze nam doskonałe scenariusze. To jest w ogóle najlepszy reżyser. Mówię o scenariuszu tego filmu. Cały czas pisze scenariusz. Czyli jest tam też element przypadku. Pogoda nam cały czas pisze scenariusze. Jest bardzo dużo takich czynników zewnętrznych, które się dzieją. Mnie w ogóle śmieszy coś takiego jak scenariusz filmu dokumentalnego. Dla mnie to jest w ogóle zaprzeczenie jednego i drugiego, bo dokument to jest jak gdyby historia pewnego zdarzenia, tak? Wychodzimy na plan i tak de facto nie wiemy, czy nasz bohater przyjdzie, bo to nie jest aktor kupiony za parę złotych, tylko to jest nasz bohater. Jego może rozboleć głowa, ja może na plan nie przyjść. My tutaj nie możemy nic wymagać od tej osoby, bo takie jest jej prawo. Więc no tutaj życie ma bardzo dużo do powiedzenia. Na szczęście te zdjęcia, od których jesteśmy bardzo gdzieś tam uzależnieni właśnie od pewnych kwestii, które są poza nami, już nagraliśmy i teraz możemy spokojnie pracować na montażu i potem zacząć sobie kolejną serię zdjęć, które będziemy mogli bardziej jak gdyby umodelować i będziemy mniej zależni od jakichś czynników zewnętrznych. Na kiedy planujesz premierę tego dokumentu? Właśnie ostatnio o tym rozmawialiśmy i takim moim marzeniem było, żeby mieć film przed 30. Drugi. Czyli i zdradzisz, ile czasu zostało? Do 13 września mam czas. To będziesz musiał przyspieszyć trochę tempo pracy. Tak. Ale jest realna szansa, że to się uda. Tak, w życiu trzeba sobie wyznaczać cele i marzenia i takie jest moje marzenie i bardzo bym chciał, poza tym też jest dobra data wrześniowa, tak, początek września, rozpoczęcie wojny, nasza historia też się dzieje we wrześniu, w drugiej połowie września dzieje się nasza historia, jej pierwszy element, bo wtedy zaczęły się te wysiedlenia, więc wydaje mi się, że to jest dobra data. Czy nam się to uda, czas pokaże, wszystko będzie zależało też od środków, które uda nam się pozyskać na dokończenie tego filmu, ale ja jestem głęboko przekonany o tym, że to wszystko się uda i trochę pozytywnej energii, trochę historii, trochę głosu młodego pokolenia w historii zobaczymy, usłyszymy. Masz taki plan, żeby dotrzeć z tym filmem jakby w różne regiony Polski, czy raczej chcesz się skupić na tym regionie, którego dotyczy ta absolutnie historia? Absolutnie nie. Ja jestem zdania, że jeżeli robimy jakiś projekt, to robimy go po to, żeby go pokazywać gdziekolwiek wszędzie się da i o nim rozmawiać. Tak jak wspomniałem, według mnie to jest uniwersalny temat, mimo tego, że dotyczy Żywiecczyzny, jest to temat, który możemy pokazywać śmiało w całej Polsce, jak również za granicą, rozmawiać o nim i pokazywać, interpretować na
bardzo różne sposoby. Więc będę chciał pokazywać ten film w całej Polsce i myślę, że to mi się uda. I tego też ci życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Krakowa. Mimo tego smogu, to jest cudne miasto. Bardzo miło tutaj zawsze mi gościć, przyjeżdżać i mam nadzieję, że również w Krakowie ten film pokażemy. Dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Szymon J. Wróbel był naszym gościem. Ja również się Państwu kłaniam, życzę spokojnej, miłej nocy i zapraszam na kolejną odsłonę naszego programu na 102.4 FM w Krakowie. Do usłyszenia już niebawem. Katarzyna Chnat. Radio Pogoda.